Witam, przetestujemy sobie dzisiaj aplikację Ether Surface. Jest to pad, instrument dedykowany na urządzenia z ekranem dotykowym, ponieważ za jego pomocą będziemy wydobywać dźwięki. Mamy tutaj ocenę 4,8, ocen oddano 5116, ponad 100 tysięcy pobrań, komentarze zdecydowanie pozytywne, także sprawdźmy sobie, jak się ten instrument zachowuje. Podstawowy podział, interfejs w języku angielskim, mamy podział na oktawy, na skalę, dźwięk, od którego zaczynamy, rozmiar tych poszczególnych klawiszy, że tak to nazwiemy, oraz ich ilość, dźwięk, który możemy sobie tutaj zmieniać, no i informacje o samej aplikacji. Zobaczmy sobie najpierw brzmienie podstawowe, niech będzie tutaj skala gamma dur. Te poszczególne klawisze to są oczywiście osobne dźwięki. Niebieskie linie je rozdzielają. Szkoda, że nie ma informacji, który klawisz rzeczywiście tutaj jest, ponieważ kiedy jest ich więcej, można się rzeczywiście pogubić. Zobaczmy sobie w takim razie, jakie tutaj mamy możliwości. Jeżeli naciśniemy na środku, to mamy dźwięk podstawowy. Jeżeli przeciągniemy palec albo tutaj wskaźnik w dół, staje się on coraz cichszy. Mianowicie idąc w górę, staje się coraz głośniejszy. Także za pomocą tutaj właśnie ruchów możemy sobie modulować dźwięki. Oczywiście można grać tutaj palcami, a także całymi akordami. Zobaczmy sobie w takim razie funkcje, które tutaj daje nam ten pad. Mamy prosty podział na oktawy, czyli mamy oktawę wyżej. Dwie oktawy wyżej. Oraz później minus jedną oktawę. I minus dwie. Wracamy sobie do podstawowej. Mamy również podziały tutaj na skalę. Mamy podstawową, domyślną dla tego instrumentu. Durową. Molową mamy dalej pentatonikę flamenco blues. Chromatyka. Całe tony. Oktatonika. Oraz ball and pierce. OK, wróćmy sobie może do duru. Dalej mamy dźwięk, od którego ma nam się zaczynać tutaj skala dostępna na instrumencie. Czyli na przykład powiedzmy, możemy zaczynać od D. Od tam powiedzmy Fis. Także od nas zależy, od którego dźwięku chcemy sobie zacząć. Wracamy do C. Dalej mamy rozmiar oraz ilość dostępnych tutaj dźwięków, czyli na przykład powiedzmy możemy sobie dać 12, 14,
Szkoda, że właśnie nie ma tutaj dostępnych dwóch oktaw. I najmniej mamy cztery. Także za dużo tutaj nie pogramy w ten sposób. Dobrze, dalej do wyboru mamy dźwięki, czyli to jest podstawowy właśnie ten iter pad. Dalej mamy distorted dreams. Oczywiście poprzednie tutaj funkcjonalności dalej są dostępne dla każdego dostępnego dźwięku. I dalej mamy Xanapalamina. Jeżeli chodzi o dźwięki, to mamy niestety tylko te trzy dostępne. No i na samym końcu mamy informacje na temat programu. Także można sobie tutaj więcej doczytać. Jeżeli chodzi o silnik, którego używa tutaj właśnie ten instrument, jest to C-Sound. Więcej informacji można sobie doczytać w podanych tutaj linkach. Tak więc dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.